Cześć Kasieńko, no to zaczynamy. Zaczynam od krojenia cebuli. Nie wiem, czy mnie widać. Chcę, żebyś widziała, ile czasu to zajmie konkretnie. Ubieram sobie cebulę. Będzie makaron ze szpinakiem. Moje chłopaki czasami jeszcze lubią do tego kurczaka dodać, ale ja nie dodaję kurczaka. Kroimy sobie cebulkę. W czasie sobie jeszcze nastawiłam. Czemu mi się to nie chce wrócić? Dobra, tu widzisz, mam garnek przygotowany. Dobra. Wodę na makaron też stawiam już. Wiesz, teraz już jest. Troszeczkę oleju, woda na makaron też się grzeje. Przykrywkę jakąś znajdę. Nie wiem, czy znajdę. Znalazłam. Okay. No i tutaj mam olej. Daję tą cebulkę, którą już pokroiłam. Kroję drugą część cebuli. Jeśli kolega przyszedł mi pomóc, Szantek, uciekaj stąd. Ostrzyć. Dupki odkroiłam. Teraz latuje ta cebula. To też wywalimy, bo to jest niefajne. Nie musi być drobno, bo szpinak też to. Wsypuję. Do tego daję czosnek od razu, czyli sobie go rozkładam. I drugi też. Miałam małe dzisiaj czosnki, no to muszę dać trochę więcej, bo jednak to Danie lubi czosnek. No i zgniatam albo kroję, jak tam sobie wolisz. To możesz sobie zrobić. Ja sobie to wgniotę i wgniatam sobie to od razu do tego garnka razem z cebulą. No i czekam, aż się chwilę zarumieni ta cebula. Potem dodam jeszcze jeden ząbek na końcu. Troszkę wegety wsypię do tej cebuli, żeby ona tak zmiękła. No, potem już będę solić i pieprzyć na bieżąco. Woda na makaron zaraz mi się będzie gotować. Więc ją posolę.
tutaj sobie przemieszam. Ta bułka się troszeczkę zaszkli. Troszeczkę złapie kolor, to wsypiemy całą paczkę szpinaku. Ja kupuję to w Biedronce. Nie wiem, czy kosztuje 4 zł czy 5. Chociaż tu mam jeszcze czosnek, to muszę go wygrzebać i dać do... tego naszego dania. No, woda się będzie gotować. To muszę tylko ci pokażę, jak wrzucam ten. Okay. Szpinak nie myję, bo on jest już myty. Całe opakowanie. To ma taki duży garnek, wiesz, żeby się ten szpinak zmieścił. I mieszam go z tą cebulą. On tak jest dużo go, ale potem będzie go bardzo mało. Przykrywam, tylko muszę znaleźć przykrywkę. Woda mi się zagotowała, więc wrzucam makaron. Ja daję pełnoziarnisty, ale no, możesz dać zupełnie inny. No, my lubimy pełnoziarnisty. No, oczywiście do plastiku ląduje. Przemieszamy. No i tutaj się to gotuje. Biorę sobie małą pateleczkę. Gdzież to małą pateleczkę? Kładę na płycie i... Czekaj, nie widzisz tego. No tak. I dodaję, żeby go otworzyć, 3-4 łyżki, w zależności od tego, czy lubicie, czy nie lubicie słonecznika. Tylko trochę poprawę. 3. My lubimy to dodanego. Znaczy ja lubię. Jestem uzależniona. To musimy pilnować, żeby nam się nic nie stało z tym słonecznikiem. Troszkę go podprażymy. Dobra, ja teraz się wyłączę, bo potem ci nie prześlę tego. Dam pauzę.